A. JH, 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 pamiętaj. Tak, tak, no. Aha, JS. Że syla, wiesz co? Fighting Classic Parkour. Classic Parkour, czy chodzi o czyburka? Nie zauważyłem, że jest. Czyburka, chodzi o czyburka. Ej, a może czyburka. Powinienem malowanie zmienić na tym czyburku? No. Trochę nie przystoi to malowanie. No. Mam takie wrażenie. Uznajmy, że już teraz nie. Malowanie. Co? Co ty powiedziałeś? Uważaj ty, do kogo tu mówisz, kolego. I przy kim to mówisz? Wisła Kraków, lat tam 2002-2005, bardzo lubiłem, to mój ulubiony klub był, jeden z czterech, a jedyny polski ulubiony, więc faktycznie miałoby to wtedy sens. Z moim duetem ulubionych napastników, z Maciejem Żurawskim i z Tomaszem Frankowskim. Aha. Także jak po prostu rozwalali całą scenę polską, to pamiętam, fajne czasy. To te czasy, co Wisła Kraków gra na przykład, nie wiem, tam z Barceloną czy z kimś, była nawet w stanie jakiś mecz wygrać. W tych pucharach. O kurcze, pieczone, ty, ale skok tygrysi trzeba wykonać. Nie wiem. Aha, fake checkpoint. Fake checkpoint. No właśnie na takiego wyglądał. Dobrze, że powiedziałeś. Tak, no nie wiem, bo nie respawnowałem się na nim. Pojechałem dalej od razu. Okay. Trzeba było powiedzieć. No ja spadłem z dachu, więc musiałem się respić. Ja też. A tu ja trzeba na... nie leciałem na dach. Tak, pojechać? Tam tam jest przejazd. Tak, widzę, właśnie. O! Dobra, i taki zrobiony. Jest plan. Nie zrobiony. Pan jest prosty. Zrobione będzie, jak checkpoint dostanę, czy checkpointa kolejnego. Trochę oddawałem mieć przerobionego czeburka, a teraz tak... Teraz nie oddaję, mówisz? No i bardzo dobrze, oszuście walony na pysk, no tak ci powiem tylko. A też mam przerobionego czeburka. No to no tak, kolejno oszuście walony na pysk, no. Dlatego masz Wisła Kraków Liberty. Tak, kurde, ja nie wiem, czy ty mi nie wkopujesz w jakąś minę, stary, w tym momencie. No może tak być, Wisłą, może naprawdę. Tak być, stary, bo ty, no może tak bardzo nawet. Kiedy ty przejeżdżasz do Krakowa? Zapytam kolegów. A ty co, w Krakowie to co jest w Krakowie? Jak nie Wisła? Bo Wisła? No nie, z drugiej strony. Ja rozumiem, że Krakowia jest w tym momencie w ekstraklasie, ale tak kibicowsko to nie Wisła? Nie, no co ty? Oni nie są sami, no co ty? No, ja nie kibicuję nikomu, ale no jedyny klub taki, który lubiłem z Polski, to właśnie te 20 lat temu to była Wisła Kraków, ja się tego nie wstydzę po prostu. Mówię, no co ty? Nie. Ja pamiętam za to, że Krakowie... O! Nie, pamiętam jedną rzecz. Ja pamiętam przyśpiewkę Krakowi. Jaką przyśpiewkę? Ale chyba biało-czerwone pasy, wiesz co to znaczy? Ja to pamiętam. Nie wiem dlaczego ja to pamiętam, ale pamiętam, była taka przyśpiewka chyba. Także nie wiem, czy to jest na plus, czy na minus. Ja się nie znam na tym. Ja po prostu pamiętam nutki różne. Prawdopodobnie jakiś znajomy to puszczał. Nie! Kurwa! Wiecie, jak się było dzieciakami, to raczej się nie biło za to, że... Kto by się bił za to, że nie wiem, jedna osoba kibicuje jednemu klubowi, a druga drugiemu, nie? Czy możesz już skończyć swoją racjonalizację i tak coś, jak będą chcieli się przekopać, poradzić. To i tak to zrobią, więc jakby już dość. Co mogę poradzić? Już mogę rzec, not gonna lie. Jak ktoś będzie chciał, to i nawet, wiesz, dużo rzeczy może zrobić. Tak, prawda. Tak. Jezus Maria. A połowa przyśpiewek klubowych w ogóle jest taka sama, tylko że nie ma nazwa klubu. Nie, mówię, chyba, że kolega puszczał na tym, na telefonie kiedyś. A to pewnie było dlatego, że też dostał od kuzyna albo od kogoś, ktoś mu irdą wysłał, czy... Irda. Czymś. No chłopie, no to te czasy. Na podczerwień. To na telefonie tego typu było. Ja pierdolę, no przecież nie, te kurwa, to już pomarańczowe gówna, no. Dobra, ale jadę, pamiętam częściej, wiesz co, znaczy Krakowia Kraków, nie trzeba tłumaczyć, to my coś tam, Kraków i Kraków, wierni, nie wiem, pani albo coś. Ty możesz skończyć, stary? Ja pierdolę, no zakończyliśmy już temat, no ale to już zamknij, no. Skończyliśmy już w ogóle gadę, weź zamknij już się. A ja się śpiewam, ale no, kurwa, no. Gówno mnie to interesuje. No, a to nie podjedzie. A co mnie to interesuje, że ciebie to nie interesuje? Ja pierdolę, to jeszcze nie podjeżdża, gówno zajebane, no.
Zagrywam kartę Syla, a co mnie to obchodzi? Że ciebie to nie obchodzi? Ty, ale ty naprawdę chcesz się identyfikować z osobą, która ledwo łączy, wiesz, 2 plus 2? Naprawdę? Dlaczego Syla obrażasz? Nie obrażam Syla, tylko mówię jak jest. I o co? Nie. No tak nie jest. Nie tylko Syla nie był orłem z matematyki. Ja nie mówię, że byłem orłem z matematyki, ale przynajmniej wiesz, nie poziomie... mówię o tobie. A mówisz o sobie. Ale jak chcesz coś dopowiedzieć jeszcze, to dawaj, no. Opowiedz o sobie. Dobra, zrobiłem. Nie uważaj, Hoga, też byś tu przypadkiem nie wpadł na jakiś głupi pomysł. A pierdzie, ja to bym nie chciał wpaść znowu na ten wąski przejazd, ale muszę. Jaconek już chyba wyścig kończy tam. Tak. Nie, no jeszcze nie, ale tutaj... Bo się na niczym tam pewnie nie zaciął. Bo nie gada. Że tam na końcu trzeba się lekko bardziej rozpędzić, jak jest zjazd na dół. Tam na końcu to pewnie ktoś z nas tam będzie dopiero, nie wiem, za 4, tak, no, za 14 nawet. Już za 4 lata. Nienawidzę wąskich przejazdów jeszcze. Czy wy możecie skończyć te przyśpiewki? O co? Ja pierdolę, no. Co ja powiedział? No już za, już za 4 lata, no. A nie, nie, o na to nie! Zatrzymałem się. No, już było bliziutko. Dobrze, 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 że krzyczysz. Niektórzy to się nie odzywają, ani nic. Ale tak tam wiesz, że to było bardzo długo bez checkpointa, ja bym się już... No ja wiem, ja zdaję sobie sprawę. Wyobraź sobie, przejeżdżałem to jakiś czas temu. No, jakiś czas temu. Także... Przejeżdżałem to i by mnie to bolało. Już za też, 4 lata, już za 4 lata, nie będzie Polska kiboli. Będzie mistrzem świata. Chciałbym, Polską, bardzo chciałbym, bardzo chciałbym, żeby jakby... Futbol. A co teraz jest złego z Polską? No, nie chodzi no mi o to. Nie, 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 nie chodzi mi o to, że ja chciałbym, żeby futbol, jaki masz problem? Żeby futbol w Polsce odbywał się bez kibolskich zachowań. I że można było, i żeby można to było nie tylko spokojnie w Polsce. Ten. Teraz jest afera na przykład. Nie, no ja wiem. To jest moment, w którym się chyba powinienem rozpędzić, no. Teraz jest afera w La Lidze na przykład z kibicami i z Viniciusem i to bardzo niech dobra. Będzie, ale chodzi mi o to, że u nas to już tak trwa, a potem tak naprawdę to jest przykrywka dla ludzi, którzy robią jakieś bardziej szemrane interesy i to tylko pod przykrywką niby tam, bo jakaś drużynka, ja jestem tutaj za tym i za tym, a tak naprawdę to rozprowadzamy złe rzeczy wśród młodzieży. O skurwa. A masz na to papiery? A masz na to papiery? Tak, był taki jeden ziomek akurat w Krakowie, który... O, można to powiedzieć. No i nie fajnie, no ale nie teraz, fajnie. No. Na przykład, w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, ale ponoć ten ma zagrać jeszcze mecz taki swój końcowy w reprezentacji. Baszczykowski. Ale uważam, że fajnie w sumie. Ale on przecież gra cały czas. Przecież on cały czas gra. Śmieszne, bo znaczy on nie grał, bo kontuzja chyba. Powiedział, że no gdybym ja to wybierał, to bym nie wybrał. Ale to sam mecz chyba po prostu. No sam mecz, tak, to mecz w ogóle z Niemcami. Nie chciał go organizować. Ale to się też nie dziwię. Czemu? No bo. Ty a potrzebujesz, tam... bo straciłeś już punkty w swojej tabeli, której potrzebujesz zdobyć kolejne punkty. A kolejny mecz będziesz grał z drużyną o innej charakterystyce i profilu i kompletnie mecz, na który nawet nie wystawisz pewnie pełnego składu takiego, jakbyś normalnie wystawił. Boże. O nic, no nie jest ci potrzebny trochę, nie? Więc z tej perspektywy to ja rozumiem bardzo dobrze z tego trenera. Jako kibic wiadomo, że chciałbym, żeby wiesz, z pompą na ten mecz wyszli. Ta, jednak i nie... próbowali zagrać, ale jako trener, wiesz, potrafi się postawić w jego sytuacji i rozumiem, że mu to nie pasuje. A to kto powiedział, który trener jeszcze raz, przepraszam, bo no, tego nie słyszałem? No trener, Santos, Santos. Santos. Santos, no. Dobra, tu gdzie teraz? No, na no, to po lewej, tak? Niestety. Na to po lewej, kurczę, no! Dobra. Ty dalej dziki kot to jedziesz? Teraz gdzie? Nie, już jestem troszkę dalej. Ty, Jaconek, przeszedłeś już? Znaczy, przeszedłem do pewnego momentu, gdzie nie jestem w stanie dalej w ogóle pojechać. O, dobrze, dobrze, tak mi mów. Mów no. Więcej, no. Mów więcej takich rzeczy, no. Trudne, bardzo, nie daje i my rady. Przyjedziemy i cię musi przegonimy. Przyjechać, dokładnie. I... O, już mnie przegoniłeś. No to właśnie. Dokładnie, to właśnie chciałem usłyszeć. Bardzo dobrze, Jaconek. Jaconek, ale ty jesteś super. Żartowałem, nie? Dzięki. A co tu trzeba dalej zrobić jeszcze? No właśnie, musisz wybrać sobie odpowiednią rampkę i sobie przejechać. O, akurat spadłem.
No tylko, że faktycznie nie wiem, czy to po prostu trzeba wybrać odpowiednią rampę, czy po prostu wystarczy się dobrze rozpędzić, ale... Odpowiednią rampę i... Jaką rampę? A, że tu są rampy jakieś, bugi rampy, okej. Tak, a z której się rozpędzałeś już? Które nie, z pierwszej, tylko że mi trochę stop przeszkadzał się rozpędzać. No bo jest stop ham jeden. Dobra, Ale ci powiedział. Ja bym mu coś odpowiedział, panie. No kurwa, no i tak, żebym sobie odpowiedział, że spadłem. No właśnie, odpowiedziałeś, gościu. Kurwa! No jakby tak. O! Ale się tylko tak głośno zastanawiam. To nie rób tego, okej? Okay? Jakby tak tu podjechać i tu po prostu ostatnia... Ostatnia tego typu? Benz? Ostatnia tak, tego typu Benz. Kurczę, no ten samochód może się odczepić dzisiaj? Może tak o Benz do tyłu i Benz do przodu zrobić? A. Hops, cki, cki, hops. Nie może hops, do końca. Cki, hops, hops. Opaj, opaj! Dobra. Pamiętam jak w ogóle ten kolega... A gdzie się... mamy polecieć w ogóle? No tam jest... No tam jest taki chyba ten, tor. Ja mam wrażenie, że my coś złego robimy po prostu. O, nie, ja myślę, że właśnie, trzeba było dobrze polecieć. Ale... Dobra, nie, bo chodzi mi o to, że wytłumacz jest, słowo dobre. Jak się jedzie, trzeba było wybrać rampę, na której jest więcej boostery, żeby ci lepiej przerzuciło. Czyli która? Żółta, tak? To ta czwarta. No, na to by wyglądało, tylko teraz ta... Kurwa, no przecież mnie pojebie z tą zajebaną w dupę grą. Okay. Ale no, jak się mniej rozpędzisz, to pojedziesz dobrze. Tylko mamy jak auta custom, bo to trzeba... Ja jebie, no. Dobra, trzeba zwrócić na to uwagę, okej. Będzie zwracane. No kurwa jebie mnie, tak będzie, nie wiem. Będzie zawracanie uwagi. Zrobię zaraz, ale te 4 kurwa z tej gry, nie chcę mi się już... Tak prostych kurwa rzeczy, no. Tak prostych rzeczy. O, no i się udało. Jak, Joconek, masz checkpoint? Tak. Mam. Dobra, no przecież... Ty się tam jeszcze rozpędził, łopie. No z żółtej tak w miarę... Właśnie bez rozpędu. A, chyba masz rację nawet. Wow, jaki łaskawy jesteś, pogadki. Tak, to prawda. No bo teraz doleciałem, to teraz mogę przyznać w 100% rację, bo doleciałem do punktu. Wow, ale ty jesteś pęk. Doprawdy. Joconek, ja bym, wiesz, jeszcze jedną rzecz chciał usłyszeć na przykład. No. Że jest coś ciężkiego, jednak nie dajesz rady, jednak... No nie wiem, ja nie wiem, gdzie jechać teraz. A nie mów tak, nie mów. Jebać Hogatego, pamiętaj. Oho, no nieźle, Hamie. A. JH, pamiętaj. Tak, no. Aha, JS. Że syla, wiesz co? Kurwa. Nie ma go tu, dlatego wyzywasz, no. Co za gnójne gość. Za bramę, hamie. No. A, bo tu też... Słyszysz, syla? Żeby skoczyć, no. Idealnie to zrobiłem, hopie. A no i co tu jest dalej? No ja nie widzę tego waszego trudnego punktu. No, bo on nie jest trudny, jak nie już jest wiesz. Trudne. Jak już masz wiedzę, to jest łatwiutki, banalny wręcz. Wow. Ale żeby znaleźć ten punkt, trzeba metodą prób i błędów nauczyć się go robić. I że tu nie gdzie dolecieć. A to gdzie? Skąd dolecieć, przepraszam? A ja dziki kotek. Dobra, i tu. Halo? A gdzie teraz? Halo, mogę się dowiedzieć? Halo? Ludzie? No. No, więc tutaj jest to z tymi stopami, tak? No ta, żółta rampa chyba. Nie przyjadę. Dobra, dawaj, jazda. Ty, Joconek, udało mi się wrócić na teren. O, zrobiłem za... Nie, dobrze. Spadnę z niej. Wręcz banalny był to checkpoint, nie wiem, o co wam chodzi. No, trzeba było wybrać rampę i... Nie mieć auta customowego. Myślałem, że tam się zaczynało to źle. I nie mieć auta customowego. Tak, no. Dobra, kurczę, pieczone, ale zmaściłem czasu. A, bo to tak... Nie można na pełnej. Kto by pomyślał? I tu? Jaja chyba robicie. W sumie jakieś jaja. Co tam, Hogaty? Co zrobiłeś? Wywaliłeś się? Chcę usłyszeć, że się wywaliłeś. Znowu... Wywalił się. Nie do końca. Nie wywaliłem się, przecież mam checkpoint! Wywalił się. Właśnie, checkpoint zgarnąłem. Gaz.
Nie mów tak, ej, cholego. Aha, ale mnie oszukałeś właśnie od Sonek, dzięki. No wcześniej powiedziałem. Naprawdę? I od Sonek oszust. Bardzo dobrze, Jodsonek, dobrze, Jodsonek. Ja bać powiedziałem, JH, JH, JHH. Oho! Ty już wchodzisz pod przyśpiewkę, Shepard! Tak, ale o, przynajmniej nie taką, za którą można dostać pierdol. No jak nie? O, ty właśnie w taką negatywną wchodzisz. JH, JHH. O, kurczę, że bardziej. Agresywnie. No, dobra, o. Toksik na wchodzi. O, kur... Prawda, toksik. A tutaj trzeba się zatrzymać. O. Jak rozumiem. Co to znaczy tutaj? Zdefiniuj tutaj. Tu. W tym dokładnie na tym miejscu. To prawda, to masz rację, w 100% zgadzam się. Mm-hmm. Tutaj się zgadzam. Z tobą, tak, tu się zgadzam, faktycznie. Dobra, JH, pamiętaj. Tu to jest prawda. O, zapałem punkcik. Ja wierzę. Ja wierzę, że tutaj będzie coś takiego, za dużo AD, Hogaty się zesra i go dogonię. Ale ja nie jestem pierwszy. No, ale to dalej, że Hogaty się zesra. Tam je jeden. O. Tylko mi źle życzysz, jak zwykle. No powiedziałem, jodha, jodha, ha. Ha, ha, ha. Ale z ciebie bambik. Ha, ha, Shepard, ale z ciebie bambik. Ej, moja mama ostatnio tak, gadam z nimi. O tak, nie, tak, i moja mama tak, a co to znaczy bambik? A ja tak, no i miałem powiedzieć, bo ja chciałem tak powiedzieć, no taki nubek. I tak sobie myślałem, nie, to też nie zrozumie. Tak, no, taka bardzo początkująca osoba w czymś, ona, aaa, okej, to dobrze wyjdzie, bo tak, tam młodzież czasami mówi takie, ja nie wiem, co to znaczy, musiałem opowiedzieć, nie, ale... Nie, no takie lekkie określenie, nie, no, tak. Nie, no młodzież, ta, aha, młodzież, no tak. Ja widziałem na Twitterze, jaka młodzież pisze ty, i mówi jest? O tym teraz. No ale nie, bo młodzież ludzi w szkole. No tak, tak, ale ty widziałeś, kto ostatnio używał tego określenia? Nie. Nie? Nie. O chłopie. Nie! Na Twitterze bardzo popularne teraz jest określenie Mateusz, ale z ciebie bambik. A Mateusz odnosi się do pana Morawieckiego. Aha, Jezus, ten, dobra, Jezus, dobra, faktycznie, a tak, bo moja mama tak powiedziała też, no i dzisiaj powiedział, pewna osoba powiedziała to i nie wiedziałem, kto, co to znaczy. Ale, no, cóż mogę powiedzieć, zabawne nawet, takie, no, szczerze to nawet nie jest obraźliwe, to jest nie, nie, to jest zabawne, takie, tak, Mateusz, ale z ciebie bambi. Jedna ze śmieszniejszych rzeczy, bo nie jest w ogóle nic, a nic, nawet jeżeli miała zostać użyta w takim pejoratywnym znaczeniu, to kompletnie... nawet nie brzmi. Nie wiem, czy ktokolwiek to tak odbiera w ogóle. No podejrzewam, no, że oni tam gdzieś. Nie no, na pewno, czy tam jest taki, wiesz, wiesz, tam jest taki zacietrzewienie zwiera, czy... Tam jest taki ból dupska, jak normalnie u tych, u popularnych streamerów po kontakcie z Pasutem. Tak, dokładnie tak. Nie możesz żartować poza Twitchem. Pozdro. Nie, przyjedzie detektyw Rutkowski. Rutkowski. I będzie zamiatane, hopie. No ja że zrobiłem to. Dziki kot po pierwszym pointcie. Dziki kot, co zrobiłeś? Jestem na 16. Takie przeskoki. Gratuluję! Aha. Gratuluję! To już 16 lat! A sorry, to nie to. Jak daleko jesteś? Daleko. Na 28. A, to blisko. 29. A ty jesteś na którym? A Joconek jest na ja ostatnim na pewno. Ja jestem na 26. Ja jestem przed tobą? No tak. Kiedy cię przechodziłem? Na skokach przez rampy, takie... A, no i ja do tego momentu nie wiedziałem, że cię przegoniłem, chłopie. No, bo jesteś ślepy, no, stary. Zgadałem, jechałem. Ślepy, stary i głupi. Pamiętajcie, JHH. JHH. Żeby jebać śmiech, wiecie, o co chodzi. Hip-hop? Że... No nieźle, to pogrążyłeś się w środowisku raperskim. Chłopie. Nie, bardzo lubię rap. Bardzo szanuję. Przede wszystkim, że te wstawki, mój solówki na gitarze. Mlekiem. Że solówki na gitarze to jest moje. To jest my favorite. Ua. Mateusz, że cię ma. A myślałem w sumie trochę, że mówisz o Spysińskim. Nie wiem dlaczego. Chociaż też.
Po ostatniej waleczce to tak... No jedź, szmatko. No to ja czekam. To jaka ta rampa żółta? Tak, żółta. A te przeskoki, dobre, te takie te okręgi, tak, dobra, już, tak, wiem, tak. O czym, już wiem o czym mówisz. No czemu to nie tędy? Świeci mi się, nie widzę dziady. Ej, kurwencja, kurwencja. Jutcha, jutchacha, o! O! Bum? Tak myślałem. Jademy! Jademy! O, cholera, nie kliknąłem się.